Akcja. No tak wiecie, tak sobie wymyśliłem. Cyk, ale powiem wam tak, że to jest fajne. Dobra, ten kwiatek trochę psuje klimat po prostu tej mojej jaskini, ale uważam, że spoko może być. Aha, tutaj, dobra, tutaj muszę coś odłożyć. No i powiem wam tak, że po prostu dzisiaj będzie bardzo fajnie. 21:15 mówiłem, 21:10, ale niestety 21:15. Widzimy się też na streamie kolejnym, więc no, oczekujcie, tak, oczekujcie, oczekujcie i się nie martwcie. Będziemy się widzieć, bo dzisiaj wiecie, chcę być aktywny. Wiecie, że na YouTube teraz chcę być aktywny, tak, żeby na tym kanale. Na tym kanale, po prostu, żeby ten kanał jeszcze bardziej żył, żebyśmy tutaj się jeszcze bardziej, jeszcze fajniej bawili. Tutaj udostępniłem sobie, o, streamka. Tutaj sobie, a, to muszę sobie poczekać jeszcze, a, bo tutaj, dobra, tak. Cyk, siemano, siemano, witam. Witam, witam, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pozdrawiam, witam was w mojej jaskini, co nie? Kurde, jak ja w tym nie lubię piany. Naprawdę piano musi być. Serio. A w ogóle w tej bluzie fajnie wyglądam. W sensie mi się podoba akurat. O, znowu włosy muszę. Dobra, nieważne. No i wbijajcie, wbijajcie, piszcie, jak tam u was, jak się macie, jak się trzymacie. Bo ja się dobrze trzymam. I bardzo dobrze jest. U mnie. Tutaj mu muszę postawić. Spoko. Coś tutaj zaraz. Siema Bartosz, siema, siema, jak tam u ciebie? Jak tam u ciebie? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Wiecie co, ja szybko coś zobaczę, poczekajcie, zaraz wracam. A ja nie mam czasu pisać, z wami tutaj siedzę na live'iku. No i muszę was bardzo mocno pozdrowić, no nie? Pozdro, pozdro dla wszystkich widzów. Napisałem zamiast wbijaj się, to witam serdecznie. No dobra, niech i tak będzie. No i gitara. Nie lubię piany, wiecie? Ta piana po prostu w tym to jest okropna. To piana. No, no i piszcie, piszcie na czacie, jak tam u was, jak się trzymacie. Ojej. Coś mnie spędzi. W sensie ten. A tutaj. Kurde macie. A to jest to. Tutaj już końcóweczkę, dobra. Końcóweczka i Q. No. Dalej, coś miałem powiedzieć, ale nie chciało mi się. Mordy, w ogóle to tak. Jutro będzie kolejny film. Dzisiaj też wbijajcie na film. Nowy odcinek Szwagra. Nowy odcinek Szwagra. Myślę, że jest fajny. Myślę, że jest spoko. Mi się nawet podobało właśnie w nim. Jak była ta mgła, co nie? I szwagier sobie idzie, jest mgła i coś tam gada, wiecie. W sumie ten odcinek wczorajszy z tą mgłą mógłby wyglądać o wiele lepiej. No ale wiecie, no tak na szybko, więc miałem to coś tam w planach, no ale nie miałem planów, sorry, bo ten odcinek na spontannie po prostu poszedł, no więc o to chodzi, że no, ale myślę, że tak jest spoko. No i jak mam oświetlenie w piwnicy, no to wiecie, no to mogę tam robić w piwnicy vlogi, więc bardzo fajnie. Mogę robić też w piwnicy streamy, też bardzo fajnie.
Jaskinia. Moje królestwo. No, szczerze mówiąc, to bardzo się cieszę, mordy, że zaczynam być bardziej aktywny na kanale, że zaczynam po prostu teraz praktycznie prawie może codziennie. Jak się czuję? Bardzo dobrze się czuję. Cieszę się, że po prostu ta moja aktywność na kanale wzrosła. A chodzi o to, żeby ta aktywność była jeszcze większa, tak? Żeby tutaj do przodu lecieć, mordeczki. Nie zatrzymywać się w tym wszystkim. No, właśnie, Las Vegas. Czujecie to? Las Vegas, viva Las Vegas. Nevada. Kurde, paznokci nie ogarnąłem jeszcze, no. Dobra, po tym streamie po prostu ogarnie się. Po tym streamie ogarnę, jaju. A no tak, bo dzisiaj jeszcze coś tam, wiecie, robiłem w piwnicy, coś dotykałem i musiałem tam, wiecie, coś zrobić, więc pewnie dlatego. Dobra, ogarnie się po streamie. A jak? Wiecie, że dzisiaj 21:15 widzimy się na streamie. I uwaga, i to będzie naprawdę bardzo fajny stream, bardzo mocny stream. Więc jedynie co, po prostu to, no to musicie oczekiwać, tak, oczekiwać do tej 21:15. Dzisiaj was nie zawiodę, będzie nieźle. No i oczywiście wiecie co, jest mi bardzo smutno, że w tym roku kontent podróżniczy tak się bardzo nie udał, bo w ogóle się nie udał. Ale planuję właśnie w nowym roku, jeżeli już będzie tak ciepło, jeżeli będę mógł rowerem jeździć w ogóle gdzieś dalej, no albo nawet gdzieś tam pociągiem, no to obiecuję, że właśnie kontencik podróżniczy na moim kanale będzie. Już od nowego roku po prostu wracam do tego kontentu podróżniczego i mam nadzieję, że tym razem się wszystko uda. Mam nadzieję, że po prostu będę miał do tego, wiecie, takie chęci, bo w tym roku to te moje chęci do kontentu podróżniczego no były takie słabe, no nie? Więc. Jeżeli macie jakieś pytania, to zaczynamy też Q&A. Piszcie tutaj na czacie, jeżeli macie pytania jakieś. No i tyle, no nie? No i tyle, tak? I tyle, mordeczki. I tyle, tyle. I pamiętajcie, 21:15 bądźcie na streamie. Do Warszawy nie mam planów, żeby jechać. Jak na razie nie mam planów, żeby odwiedzić Warszawę, może w końcu odwiedzę Kraków, albo powiedzmy ponownie odwiedzę Częstochowę, albo Łódź, albo możliwe, że Łódź odwiedzę, bo mam ochotę odwiedzić Łódź, mam ochotę odwiedzić, szczerze to po tą Częstochowę mam ochotę odwiedzić. A tak praktycznie to nie mam planów na razie na Warszawę. Tyle wam powiem. O, mam w ogóle też ochotę, jeżeli będzie kontent podróżniczy, mam ochotę właśnie odwiedzić takie mniejsze miejscowości. Takie pomiędzy właśnie moim miastem, a pomiędzy Warszawą, albo pomiędzy Łodzią a Warszawą. Czyli takie pomiędzy moim miastem a Warszawą lub moim miastem a Łodzią. Nie wiem, może pracują, może odpoczywają sobie, nie wiem, może nie wiedzą, może gdzieś poszli ze znajomymi lub z rodziną. Wiesz, różnie to bywa, tak? Jest niedziela. Człowiek musi odpocząć, musi się odprężyć.
W Pabianicach byłem kilka lat temu, wiesz? Byłem kilka lat temu w Pabianicach, ale to raczej takim przejazdem właśnie z majówki. Wtedy właśnie była majówka. Z majówki? Tak, z majówki, bo pamiętam, bo w Pabianicach mam koleżankę, chyba już praktycznie byłą koleżankę, bo się pokłóciliśmy. No i po prostu no takim przejazdem byłem. Majówka nad Zalewem najlepsza. No najlepsza, najlepsza. No, najlepsza. To wtedy właśnie byłem właśnie w Pabianicach i z Pabianic chyba, no tak, chyba pociągiem jechałem z powrotem. Tak, pociągiem, bo pamiętam. Na Halloween, a wiesz co, nie wiem, czy Halloween będę obchodził. Pewnie jakiś film na Halloween dla was zrobię. Mam nadzieję, że ten film właśnie mam w planach zrobić, ale to naprawdę taki gruby, gruby materiał mam zrobić. Chcę zrobić. Taki, że naprawdę po prostu będzie strasznie, że naprawdę to będzie taki gites film, no nie? No i chciałbym zrobić taki dłuższy, no nie, żeby dłużej trwał. I mam takie pytanie, czy chcecie nadal zbieracza fantów? Czy chcecie nadal, wiecie, ten kontencik zbieracz fantów, żeby ten kontent, czy po prostu, czy chcecie kolejny odcinek zbieracza fantów? Chodzenie po domach w przebraniu i próbowanie zdobyć jak najwięcej słodyczy, wiesz co, chyba jestem już za duży na to. Mam już 25 lat, więc dla mnie to nie wiem. W sensie jakbym się przebrał i cokolwiek przykład. Wiecie o co chodzi, no nie? No ale nie, u mnie w mieście to raczej ludzie są tacy, że raczej tego nie akceptują. Zaraz po szwagrach. Zbierać fantów i szwagier. To jest naprawdę, to są dwie serie, które mi się najbardziej podobają i chcę po prostu to ciągnąć dalej, tak? I oczywiście po prostu chciałbym dla was też wymyśleć jeszcze lepszą serię, tak, żeby wam się ona mega bardzo dobrze spodobała, żeby nie była, wiecie, żeby nie była nudna, żeby nie było w niej, no, wiecie o co chodzi? Żeby ta seria po prostu była top. Wiecie o co chodzi. I myślę, że da się takie coś. Da się zrobić, tak? Da się zrobić, żebym coś naprawdę zrobił tak mega, ale to potrzeba planu, potrzeba po prostu czasu, żebym ja coś naprawdę bardzo fajnego wymyślił. No. Myślę, że właśnie to tak. Zaraz muszę zobaczyć, poczekajcie, bo nie wiem o co chodzi, czekajcie. Dobra, jestem. Wiesz co, ja już nie mam tej nazwy Damian, więc nie wiem czemu o nią pytasz. Tą nazwę w tej chwili każdy sobie może wziąć, bo wiecie, nie miałem tej nazwy na własność. Więc każdy sobie może tą nazwę wziąć. Pamiętajcie, łapce w górze, dlatego live'ika, bo myślę, że ten live'ik jest spoko, fajny. Jest mega, mega, mega. Ha, jo. Będziecie dzisiaj 21:15 na streamie, czy nie? Dzisiaj będzie stream. Więc myślę, że będzie fajnie, a będzie się po prostu totalnie działo. Będziecie 21:15 na streamku? No a też Femur 21:15, bo będzie bardzo, bardzo, bardzo super. Ui. Wiesz, w Wixa i tak dalej, no nie? Femur, zobaczysz później. Spoko, Oliwa. Spoko, spoko. No to fajnie, że będziesz, bo będzie się naprawdę dużo działo i będzie fajnie.
Mordeczki, przepraszam Was bardzo, ale ja już muszę po prostu kończyć tego streama, żeby naładować telefon, żeby telefon przygotować na streamka. Nie no, chyba że jeszcze tak do... Jest 16 minuta, zaraz streama będzie, no to tak jeszcze te 4 minuty, takie właśnie do 20 minut pociągnę. Siema, siema. To streama nie kończę. Jeszcze jesteśmy na streamie. Tak do 20 minut pociągnę i ten. I po prostu potem wyłączę, żeby naładować telefon. Żeby telefon był gotowy na streama o 21:15. Wiem, że do... Wiem, Femur. No. W sensie, wiesz, niektórzy to... W sensie, słuchajcie, jak mnie subskrybujecie, to po prostu tam gdzie macie subskrybujesz, to po prostu dzwonek, żebyście mieli powiadomienia, że zaczął się stream, albo że nowy film wszedł, czyli po prostu dzwoneczek ustawcie, że po prostu ustawiacie dzwoneczek i zaznaczacie, żebyście dostawali wszystkie powiadomienia z mojego kanału, czyli że jak zacznę stream albo jakiś nowy film, to od razu po prostu dostaniecie powiadomienie, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to nie będziecie wiedzieć, że coś nowego po prostu jest. Nie, bo ja ładuję ten telefon, wiesz, jak indukcyjnie, dlatego że mój telefon wejście od ładowania ma uszkodzone. Czemu tak, siema Mata, czemu tak mało streamów jest? Wiesz co, no bo ostatnio tak właśnie mam dziewczynę i ja jestem nią zajęty, wiecie, ale też potrzebowałem takiej przerwy. Potrzebowałem przerwy, ale teraz to nie mam po prostu nowego telefonu. Nie mam nowego telefonu, mam S9, który dostałem od mojego widza. Nie wiem, czy on tutaj jest, nie wiem, ale jak coś, to pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję za telefon, bo mi widz po prostu wysłał paczkomatem telefon. Ale ten telefon to już tak, bateria pada, czyli szybko się rozładowuje. Może się nagrzać. W sensie tak się szybko nie rozładowuje, no bo w sensie jak stream to będzie trwał może 3-4 godziny, tak? O 21:15 zaczynamy. Pamiętajcie, 21:15. Wiesz co, to jest zbieranie fantów i powiem Ci tak, że to jest tylko seria na kanale. Poza kamerą ja tego nie robię, ponieważ jest to tylko seria, taką serię też jest taki kanał, jest też taki gość, co nazywa się Mako i on też chodzi i też zbiera fanty i on właśnie się nie przejmuje, wiecie, komentarzami, nie przejmuje się opinią, po prostu, że o Mako, tutaj chodzisz po tych, no nie, ale on nawet fajne rzeczy znajduje. Bardzo fajne rzeczy znajduje, bo tam gdzieś znalazł chyba jakieś laptopy, chyba komputery poznajdą, wiecie, znalazł, więc myślę, że taka seria u niego na kanale, myślę, że jest też bardzo fajna, no nie? No ja mam zbieracza fantów, no nie? Więc myślę, że to nie jest coś nie okej. To nie tylko to, ja też właśnie jak znajdę jakieś rzeczy, to też biorę jakieś rzeczy. Z wykrywaczem metalu. No, moje miasto nie ma dostępu do morza. Mam do morza chyba około 400 coś kilometrów. No, będą kolejne odcinki, nie ma problemu. Będą kolejne odcinki i... No i po prostu ja się cieszę, że zbieracz fantów po prostu Wam się spodobał. Mi się też spodobał, wiecie? Jedna rodzina, aha.
No wiem, że w sensie Femur nie wszyscy sortują. Nie jest to prawda, że wszyscy sortują, że wszyscy, wiesz, dbają. To nie jest prawda. Jedni wrzucają wszystko ze wszystkim i... Wiecie, jak to jest. Dobra, mordeczki, minęło 20 minut, ja muszę telefon ładować. Muszę telefonik ładować, mordeczki. Jak nie będzie żadnego problemu z telefonem, bo to wiecie, jaki ja mam telefon, to jak nie będzie problemu z telefonem, to się widzimy 21:15. Jak będzie jakiś problem z telefonem, to po prostu będę bardzo zły, bo ten telefon to się nieraz tak długo ładuje, że to szok. Mam nadzieję, tylko że muszę właśnie ładować telefon. Mam 42%. Jeżeli nie będę miał problemów, bo nieraz mam też problem z ładowaniem, bo ten telefon nieraz po prostu potrafi się ładować 2 godziny i wiecie, mam nadzieję, że ta ładowarka, którą mam, mam też taką deseczkę, mam nadzieję, że ta ładowarka po prostu zda dzisiaj egzamin i po prostu zrobię tego streama 21:15, bo jeżeli mi się nie uda zrobić streama, no to po prostu się bardzo, bardzo, bardzo się wkurzę, no bo chcę dzisiaj się z wami bawić, wiecie, o co chodzi, żeby było mega, no nie? Dobra, trzymajcie się, ja tutaj jeszcze poczekam do 22 minutki. Mam nadzieję, że dam radę po prostu. O, ta ściana, jakby nie było, o, widzicie? I dobre oświetlenie, to można by było zrobić fajne też zdjęcia. Można by było zrobić fajne też zdjęcia. Dobra, pozdrawiam. Jak nie będzie problemów z telefonem, to 21:15 się widzimy. Jak będą problemy z telefonem, no to niestety nie wrócę. No ale mam nadzieję, że będzie wszystko git. Yo.